To jest jakaś podpucha gruba. Jak wiedziałem. No się mamy Moje Moichane jest na Borsuk, a to jest kolejny odcinek z Seven Days'a. I kochani, jesteśmy już w naszym nowym domu, w nowym mieście. I słuchajcie, dzień 9, 8 rano. Ja sobie tutaj wytwarzam trochę materiałów, żeby zrobić sobie spół. Znaczy warsztat. Robimy warsztat i słuchajcie, za 6 minut będzie warsztat. Nie wiem, czy warto jest zejść na dół i... Pozbyć się towarzystwa, bo nam tutaj zaczęli troszeczkę suć temat. Już miałem poranną hordę, ale przeszli sobie obok. Wiecie co, jeszcze pomyślałem nad jedną rzeczą, że jak już troszeczkę się tutaj zagnieździmy bardziej, to ja sobie troszeczkę tutaj zabezpieczam bazę na zasadzie, no później no to wiadomo, tak, jakieś wieżyczki na przykład gdzieś na dachu tutaj, ale tu wszędzie można pułapki pozostawiać na nich, bo my już z tej erii jakby z tego tutaj nie będziemy w ogóle musieli korzystać, jedyne co, no ja sobie porozkręcam to co mogę, stąd porozkręcać, no bo dlaczego nie. Na przykład jakieś takie różne gadżety, ale strasznie zauważyłem, że ich to przyciąga wszystko tutaj. One strasznie się tutaj telepocą. Kolejny kolega przyszedł. Ja te pałki muszę koniecznie troszeczkę ogarnąć, żeby mieć mocniejsze uderzenie z tych pałek. Bo ja widzę, że to jeszcze nie oddaje tak mocno, jakby mogło. Czy z tego też nam lecą, lecą części? Tak. No jest dobrze, no tutaj teoretycznie możemy więcej zrobić, i jakieś tutaj bym dał, właśnie dodatkowe wsporniki, bo nie wiem, z czego to jest zrobione. O, no, to tutaj jest fajnie zrobione, ale można później więcej wsporników dać, i tutaj wszędzie wy, wyłożył, wyściełałbym pięknie, właśnie tym yy, pułapkami takimi drewnianymi albo czym? Nie. Także można, można działać. To można naprawić wszystko, to można byłoby naprawić w sumie te drzwi, bo one mają dosyć dużo życia, tylko że one są zablokowane, no ale w sumie my nie potrzebujemy jakby ich odblokowywać, nie? A, no i tutaj mamy napoje, możemy sobie kupować własne napoje, słuchajcie, więc w sumie może będziemy tutaj mogli przychodzić, a sobie w sumie kupię jakąś mega miazgę, możemy mieć na stanie. Albo na razie nie. Nie będziemy na darmo wydawać kasy. Nie mamy dużo kasy. Eee, dobra. Zabieramy się. Jeszcze dwie minuty do tego tutaj mamy. Jest jeszcze mamcia. A zombie w ogóle weszły tam z tej hordy. Także po czasie one pewnie znikną. Eee, dobra, tu już możemy lepsze narzędzia robić. Patrzcie. O, takie sobie możemy zrobić. Za chwilę. E, także możemy działać, a samochody, pojazdy, jeszcze tylko 6 i Powinniśmy mieć możliwość robienia swojej własnej motorynki. Żywność już e, tutaj coraz lepiej już możemy swoją własną kawę. Juka. E, tu już będą kolejne rzeczy. Pięknie. Czekamy jeszcze ten kawałek, bo e, chcę, żeby tutaj już wystawić. Słuchajcie, to co mamy wystawić. Bierzemy Bambetle i jedziemy do handlarza. Tylko teraz właśnie się zastanawiałem. O, super! Super, super. Tylko teraz, żebym ja pamiętał, że ja to mam używać. E, żebym sobie wymieniał, wiecie. Tak, tu nam rozwaliły, to jest dobrze, bo my to chcemy zabudować w ogóle czym innym. My to sobie zabudujemy do kamienia. Nie? Zrobimy całkowitą. W sumie to możemy już to nawet zrobić. Po części, tu by można było zrobić też hordy, ale nie wiem, nie chcę ryzykować. Szkoda mi będzie tej bazy, wiecie. Nie mamy drewna. E, tak, musimy sobie zacząć robić narzędzia lepsze. Ale to już jak będzie stół, to będziemy mieli lepszą opcję, żeby to wszystko porobić jak się należy. Śmietnik. Strasznie tu się kręci tych zombie. Non-stop ktoś do nas przychodzi. Zobacz. Kolejna idzie jakaś. Okej, okay, możemy zabrać. Już nas kolejna usłyszała przyjaciółka. I ta już nam rzuciła, mamy tutaj zupkę. O, możemy sobie zupkę zjeść. Dobra, idziemy słuchajcie na dach do naszej bazy. Rozłożymy stół warsztatowy. O, pięknie. Tak, rozłóżmy ten warsztat. Tylko teraz tak, gdzie ten warsztat byśmy sobie go dali. Aż tak myślałem tutaj, gdzie mi miejscówkę jaką mu dać. Więc ja tak pomyślałem, może tu. No nie, tu się nie zmieści. A nie, zmieści się, ty. Idealo. Ej, pięknie jest. Pięknie jest. Dobra, yy, i teraz tak. Yy, tutaj na chwilę wezmę te zakopane zapasy. I te zakopane zapasy na razie usuń to zadanie, bo my tego już nie będziemy robili. Yy, my sobie stąd zaczniemy wszystkie zadania robić. I teraz tak, co my tu możemy robić? Patrz, jakieś lepsze drzwi, podwójne, mamy różne, różne, różne różniste. Słuchajcie, bariery do robienia. E, o, taką roletę. No może rzeczywiście ten dół tutaj, co żeśmy robili. O. To ja tutaj zrobię taką roletę później, ale dobra. E, nie mamy od czasu. Ja biorę sobie rzeczy do handlarza. A, ha, y, może inaczej. Weźmy najpierw te rzeczy zrzućmy to co do zrzucenia. Dobra, ja sobie porobiłem różne skrzynki na różne takie okazje. A na przykład jest o. Ojej, nie to wkliknąłem. Kurcze blaszka. Czekaj teraz, bo. Aj, dobra, dajcie chwilę. Dobra, ja się już uporałem. Ze wszystkim bierzemy te rzeczy do sprzedaży. Cyk, 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 cyk. Eee, nie wiem, może ten skórzany prochowiec sobie zostawię. Na razie, póki co. Eee, jedziemy do handlarza pobrać zadanie. I jedziemy do handlarza też sprzedać te rzeczy, jakby nie. Stu już mamy, i teraz tylko znalezienie kolejnego handlarza. Więc przejedziemy się tutaj tak do końca, jakby tej ulicy, tej mapy i pojedziemy w prawo, bo mi się wydaje, że właśnie tam będzie albo handlarz Joel, albo handlarz Jenny. Nie pamiętam już teraz. No i tak, słuchajcie, jesteśmy w nowym mieście, wszystko, wszystko powoli się układa po naszej myśli. E, czy tu przypadkiem? O, Judy Witch, tu gdzieś będą te, e, Świnki, co nie? Trzeba będzie pojechać, słuchajcie, więcej mięska ogarnąć. Co to jest kolejna? Okej, okay. patrz, kolejny krakebuk. Pięknie, to będzie można sobie na spokojnie zrobić, przerobić. Wspaniałości, słuchajcie, naprawdę wspaniałości. A, no i obok mamy, słuchajcie, z tyłu naszej bazy mamy farmę w ogóle. Jest farma i tam jest kukurydza i tak dalej. Także w ogóle, naprawdę, trafiliśmy, słuchajcie, super z tym miastem. I że ja właśnie, mniej więcej topografię. Tutaj tego miasteczka troszeczkę kojarzę. To jest dobra opcja. Okej, okay, jedziemy teraz, właśnie po krętce, tutaj, tak, żeby znaleźć tego handlarza. O ile się nie mylę, to on będzie właśnie gdzieś tutaj. Okej, okay, tu jest ten Judy Weech. Nie wiem, czy ja dobrze jadę, ale chyba okej, okay. handlarz. To chyba Jenny jednak, wiecie? Ale to akurat nam nie przeszkadza, bo Jenny jest spoko, my Jenny lubimy. Ale wiecie co? Jeszcze przejedźmy kawałek, bo mam głupie przeczucie, że tu gdzieś jeszcze był Joel. Mam dziwne przeczucie, że tu jest niedaleko też Joel. A ja Joela bym chciał mieć odkrytego. Taką wycieczkę robimy, słuchajcie, po mieście. Zobaczymy, co tu jest. Nie? Kolejna farma, także kuku, mamy pod dostatkiem. Jak widać, jest, jest tego dosyć dużo. Tak, tu jest wszędzie na bogato. Tu jest. Nie wiem w sumie co. Tu już chyba wszystko. No dobra, to jedziemy do tej Trader Gen, tak? Jedziemy tam, zaczynamy zadania, robimy. I teraz zamiast wybór rowera, weźmiemy sobie coś jeszcze innego, nie? Weźmiemy sobie coś innego. I nie pamiętam, ona nam chyba książki zadawała albo. Nie wiem, co. Wiem, że tam jest kilka nagród do wyboru, jak zrobimy te wszystkie tam pierwsze 10 zadań, czy coś takiego. No i wbijemy wtedy na drugi szczebel i akurat fajnie, no bo wiecie, troszeczkę się może podrasujemy, zanim przejdziemy na zadania levelu drugiego jakby, nie? Aha, tu się do góry jechało, tam jest jeszcze jedno miasto i tam będzie właśnie chyba Trader Joel, tak coś kojarzę. Ale okej, okay, słuchajta, nie ma co ściemniać. Jedziemy do Jenny. Troszkę dalej mamy teraz do handlarza jakby z domu, ale nie jest aż tak masakrycznie daleko. Aha, a czy ja z rowerów wszystko zabrałem w ogóle? Bo ja słuchajcie, pojechałem sobie w nocy. Nie powiedziałem mam. Pojechałem w nocy. E, po... Dobra, to ja on sobie najwyżej później zlutuję, wiecie. Chociaż te książki to mnie korcą. Te książki to mnie korcą, te kóźnie, te książki. Tu już mi nie dało. No, to mi akurat korci. To mi możesz w sumie dać. Dobra, tutaj później na spokojnie polutuje wszystko jak trzeba. Już nie będę was zanudzać tym, bo już wiecie, jak wygląda sprawa u Jenny. Tu jeszcze tylko książki, tam gdzie możemy, to przeczytamy. Zamykajmy te drzwi. O, cyk. Jak coś możemy za free przeczytać, to czemu nie? Za darmo to jest dobra cena. Well, Siema, <laughs> Jenny. Masz jakąś robotę? Ty patrz, ona od razu nam daje dwójkę! Czyli my możemy wziąć dwójkę. E, eksterminacja zainfekowanych, tego jeszcze bym nie brał na razie, póki co, wybaczcie. Przywrócić zasilanie, przywrócić zasilanie tylko w nocy, hmm, transport, pozbawić się zombie. No z, tym, z tą eksterminacją jeszcze bym się nie wychylał za bardzo, bo nie mamy za bardzo broni jakiejś tam lepszej, chociaż w sumie no tam jest ich dwa razy więcej tych zombie. Eee, no ale dobra. Co to jest? Abandon Shady Farms, OK. daj mi to. Na razie jedynkę biorę jeszcze, wiecie, wybaczcie. Posprzedajemy jej to, co możemy jej sprzedać. Cyk, cyk, cyk. I fajno. Nie wiem po co. Aha, no tak, to dostałem od niej. A co ty w ogóle masz za książki i schematy? Pokaż ty mi. Może ma jakieś fajne książki? Schematy, które chcielibyśmy przeczytać. Bagażnik robotycznego drona, ok. Coś ciekawego masz. Zestawy. Ma warsztat, który myśmy sobie sami zrobili. Key baseballowy z broni to wszystko, tak? Rozumiem. No, ma sztucer. Sztucer byłby fajny na ten. Ale dobra, nie będziemy świrować. Idziemy na to zadanie. Bo jest już czternasta. Musimy się wyrobić. Tu mamy dwóch koleżków. Jedziemy na spokojnie, słuchajcie, ogarniać. No, myślę, że świetnie, żeśmy sobie tutaj poradzili. Póki co, ty chyba nam dało krakebuk. -e nie, niemożliwe. To nie jest y, zadanie jedynka. No nie. To jest y, na poziomie trójki. Krak kafe. To jest jeszcze chyba większa niż y, ta nasza. Czekaj, bo jeszcze tu są do przeczytania Bajery. Patrz. Właśnie zauważyłem jak się zombi, żeby pojawiać na naszych oczach. Dobra, powinno być gitara. Ja tutaj, słuchajcie, nie robię na dwa razy, bo po prostu nie mamy na to czasu. Um. Jeszcze raz bandaż użyłem, nie jest źle. No dobra. Coś mi mówi, że to będzie pies. Spokojnie. No jeszcze chwilę zajmie, zanim, słuchajcie, troszkę lepiej będziemy się ogarniali tymi pałkami. Nie ukrywam, bejs kij bejsbolowy byłby dobry. A muszę dokładnie zobaczyć sobie między odcinkami... A tam umiej, umiejka dawała, że ja się tak mniej męczyłem, jak walczyłem tymi kijami. Nie wiem, czy na to książka nie jest. Mm, dobra, tu nic nie szukamy, nie chce mi się. Okej, okay, idziemy tutaj do tego domku i tutaj się będzie działo. Poblokowane, jedzenie zabierzemy od razu. Proszę... Dobra, dla pewności. за канапу. Ile razy ja pierdziu? Nie ufam temu. Tu będzie spadek na dół na 100%. To jest jakaś podpucha gruba. Poczekaj ty. Mi. To ja, czy ja już tam widzę jednego. A to plecak. Książki. No, jeszcze tylko pięć książek, i mamy motorynkę. Słuchajcie, tutaj wejdą gnoje. Jak wiedziałem. Dobra, dobra, dobra. Dobra, spokojnie, jest bezpiecznie. Jeden gdzieś tu chyba zbłądził. A no tak się nabrałem, dałem się nabrać jak głupek. No i dobra. Od strzały Staram się tutaj, słuchajcie, tą serię grać tak delikatniej, w sensie, może nie tyle co delikatniej, co troszeczkę bezpieczniej. O ile mogę nie zginąć, to staram się nie ginąć. No dobra. Tu już chyba nic więcej takiego spektakularnego nie będzie. Jedziemy do Jenny, a jeszcze tą kuchnię przepatrzę, tak, bo w sumie de facto tam żeśmy... Koniecznie musimy sobie dzisiaj wieczorem, jak wrócimy do bazy, zrobić te... Dobra, wiecie co, nie mamy na to czasu. Jeszcze przeszukaj szybko kuchnię i jedziemy do Jenny. Dobra, spadamy stąd. Nie wiem, czy zdążymy do tej Jenny, ale nie, no chyba zdążymy. O nagrodę, co nie? I do domu stamtąd. To jest 18, już także to będzie ok. Uuu, już jest motocyklista. I zajmiemy się, tak jak mówię, zrobieniem jakichś narzędzi i tak dalej. Najgorsze jest to, że w momencie, gdy ja zaczynam cokolwiek robić, to zaraz te zombie wiedzą, że ja tam jestem, co nie? Więc to nie jest takie do końca super. One zaraz wiedzą, że ja tam jestem. że tutaj coś szybko znajdziemy. Ja tak pobieżnie tylko przeszukam sobie... Nie nic tu nie ma, dobra. Ja sobie przyjdę tutaj najwyżej, nie wiem, między odcinkami zgarnąć resztę bambetli. To e, no akurat tą modyfikację to bym poprosił. E, masz jakąś robotę? No, nie wiem, możemy spróbować eksterminacji, ale to może się źle skończyć. E, bo ich będzie dwa razy więcej. Ja nie jestem jeszcze na to gotowy. Moje uderzenia słuchajcie, pałką jeszcze tyle nie zadają. Um, jeszcze weźmiemy sobie jedynkę. Wybaczcie, ja sobie wezmę jeszcze jedynkę. Transport weźmiemy. All... Oh, bardzo, bardzo fajnie. ok, I will try. A co ty tu robisz, gościu? Dobra, ona sobie drzwi zamknie później, ale my jeszcze mamy tutaj policyjny samochód. A Anusza łyżka, nigdy nie wiadomo. A nagroda może być przyjemna. Kurde, zapomniałem do tego lutu zmieniać okulary. Zawsze wiem, że będę tego zapominać. Nie? To jest właśnie to, że. Okej, okay. nie mam żadnej umiejętności na to. I znowu zapomniałem. Okej. Okay, lepszą maczugę żeśmy dostali na poziomie czwartym. No już to będzie ten moment, gdzie za chwilę my dostaniemy inną maczugę. Później sobie przeszukamy tutaj. Wracamy do bazy. Wracamy do bazy, kochani. No i tak. Biker jest niebezpieczny. Nie lubię ich. Zombie biker jest taki dosyć mało mało bezpieczna opcja. Dobra, widzę nasze No i nie sprzedałem mi tych książek Ale to nic, ja sobie Odłożę Rzeczy na sprzedaż potencjalne Tutaj, jak się nam nazbiera więcej, to wtedy pójdziemy na raz. Yy, dobra. Zamykamy drzwi. Albo w sumie nie. Nie musimy się zamykać teraz. Tutaj wiecie o co chodzi, nie? Przerzuć to co do tego. Mamy 34 piórka, to możemy sobie dorobić strzał. Pięknie. Tu mam yy, gotowe, jakby i niegotowe jedzenie. Czekaj, puszki są poniżej. Tu jest gotowe, jakby, i puszki. Ok, e, dobra, a tu mam bronię. Ok, a gdzieś miałem jeszcze. Nie pamiętam, która była. Którą zrobiłem sobie tutaj, jest. Ok, to, to będzie do y, jakichś takich, wiecie. Rzeczy medycznych. Kości z tego co pamiętam, daję tu, bo to do kleju. E, no i dobra, zobaczmy teraz tak. Po pierwsze. Co my mamy? Czy my mamy jakieś punkty? Mamy jeden punkt. Intelekt. No my mamy te okulary, więc z automatu dostajemy jeden punkt do intelektu. Lekarz. Ok, to będzie ważne. Ale co my możemy jeszcze. Poziom czwarty, ok. No dajmy sobie tego lekarza póki co. Dajmy sobie tego lekarza póki co, no bo wiadomo, potrzebne nam jest tutaj, zróbmy sobie teraz tak, modyfikację zdejmij, modyfikację włóż, napraw, skrapuj, daj, dostaliśmy podwójną kieszeń, nie mam na razie gdzie tego założyć, ale jak będziemy mieli jeszcze na ręce pancerz, to sobie założymy tutaj tą podszywana izolacja. Więc na razie sobie ją damy tutaj i... teraz tak, co my powinniśmy teraz się zająć czym? Czyli teraz tak, samochody, zobaczmy czy tam motory, czy tam motorynki, jeszcze potrzebujemy, stacje robocze... No dobra, ok. Czyli, tak naprawdę... Można powiedzieć. O, patrz, torba. Nie sprawdziłem tego. Patrz. Za 8. O, weźmy to ze skrapuj. Zjedz. Dobra. Tu na razie nic nie potrzebujemy. Jest, słuchacie, git. Co zrobimy? Aha, w ogóle zapomniałem. W poprzednim odcinku nie powiedziałem Wam najważniejszej rzeczy. Odnośnie bazy, bo mówiłem, to będzie baza pietraskową pomieszana z borsuczą. I teraz co wymyśliłem, to wymyśliłem korytarz w sumie tak jak zawsze Pietras robi, tak jak w sumie ja też robiłem, można powiedzieć, e, tylko, że spróbować go zrobić jakby wydłużyć i zrobić go krętego, dodać jakiś tam prze, tor przeszkód ewentualny i kochani, i dodać taki tor przeszkód i zostawić jako jeden pojedynczy... Y, no, wiecie, miejsce, gdzie one potencjalnie do nas biegną, bo wydaje mi się, że nie ma sensu robić podwójnego, bo wtedy one skaczą lewo, prawo, lewo, prawo, i nie możesz wycelować dobrze. A tutaj, jakby one nie mają wyjścia, więc z partyzanta będą biegły wszystkie w sznurku. Tylko chodzi o to, żeby się nie nakrępiły, okay? więc zrobimy pojedynczy. Nie? I teraz teoretycznie moglibyśmy zbudować bazę od nowa, jakby. Albo użyć kolejnego PUAI, ale myślę, że możemy zaryzykować zrobienie od nowa takiej bazy, tylko będę musiał zacząć zbierać materiały. No W nocy boję się wychodzić, żeby tutaj cokolwiek robić, bo wiadomo, nie. Jeszcze nie jesteśmy na tyle hardzi, żeby to wszystko tutaj działać. Ale powolutku, powolutku, trzeba będzie nazbierać materiałów. Jeden, jeden jakby odcinek poświęcić na to, żeby nazbierać materiałów. I teoretycznie moglibyśmy sobie pokażę Wam, gdzie. Tu jest jeszcze lampka. O. O nie. Gdzieś tam byśmy mogli sobie zrobić, nie? Teraz tego nie widać, bo jest ten, ale tam jest jakby las, nie? Więc teoretycznie działałoby to. Jakaś woda nam się zebrała? Tak. Pięknie. Już mamy kolejne trzy wodzianki. Wodzianki będą potrzebne. Okej, okay, tu jest kute żelazo, do tego potrzebne. Ja też żelazo chyba jeszcze mam. Żebyśmy mieli drzwi naprawione, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest wszystko na dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podoba, no to zostawcie coś po sobie. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Zostawcie też followka na Twitchu. Link macie w przypiętym komentarzu i w opisie. No ja widzę się z wami już w kolejnym odcinku e, wspominałem o od Pietrasku, jeżeli oczywiście e, macie ochotę, zapraszam was też do Pietraska, linki macie do niego w opisie żeby się do niego dopchać e, na YouTubie i chyba na Twitcha też jest link, ale on na Twitchu też jest, e, więc jak coś to zapraszam, polecam i tak dalej Adam Małysz, e, mordeczki co złego to nie ja, siemandero